Hej kochani, witajcie na naszym kanale Czas na nowy film, także zapraszamy. Dzisiaj mamy coś dla fanów Lego Ninjago albo Ninjago, bo ciągle mam problem, nie wiem jak to się czyta. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzu. I tutaj właśnie zobaczcie, mamy Jaya. Jest to właśnie seria Spin Jitsu, to też nie wiem jak się czyta. Te nazwy są strasznie skomplikowane w tych właśnie zestawach, ale jest to zestaw dla dzieci od 6 do 14 roku życia, czyli dla trochę starszych. Tutaj właśnie macie jego numer i jest to zestaw właśnie Jay Spin Jitsu Master. I tu mamy pokazane, co będzie w środku, po kolei na obrazkach. Co możemy zrobić właśnie z tym zestawem. W środku właśnie będziemy mieć Beyblade'a. Będziemy sobie musieli go złożyć, a potem właśnie rozpocząć z nim zabawę. Będziemy mogli, zobaczcie, nim zakręcić. I jeszcze kilka fajnych funkcji on posiada, które sobie zaraz sprawdzimy. Zaraz po rozpakowaniu i zbudowaniu tego zestawu, co nie powinno nam zająć zbyt dużo czasu. No i w tej serii, zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć postaci. My mamy właśnie Jaya, tego niebieskiego. Tak jak tutaj to widać na opakowaniu, także otwórzmy go. Zobaczmy, jak to wygląda na żywo. Złóżmy sobie ten zestaw, a potem przetestujmy jego funkcje, które będą na pewno świetne. Bo już mieliśmy na kanale kilka zestawów właśnie z Lego Ninjago, także mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Wy pewnie też. Także otwórzmy go. Te zestawy są dobrze zapakowane, ale już go mamy. Mamy kilka torebek, instrukcje i to wszystko. Dobrze, także odstawmy sobie pudełko albo odłóżmy, żebyście wiedzieli, o którym zestawie mówimy, a to jest instrukcja. Mamy właśnie tutaj figurkę Lego, która się zastanawia, jak ten zestaw zbudować. No i mamy dwie torebki z częściami. Części są, tak jak widzicie, w większości czarno-niebieskie, bo są to kolory tego zestawu. Tu mamy właśnie taki pasek do nakręcania tego naszego Beyblade'a. Będzie można pewnie urządzać z tymi zabawkami walki. Dobrze, a my budujemy ten zestaw w przyspieszeniu, żeby to po prostu krócej nam zajęło. No dobrze, słuchajcie, nasz zestaw jest już gotowy, wszystko zbudowaliśmy i jesteśmy gotowi do zabawy. I już Wam pokazujemy, co tutaj dokładnie mamy. Tutaj mamy chyba, zobaczcie, taką szafeczkę na broń, tak mi się wydaje.
A nie, zobaczcie, wow, to jest coś innego. Jak to się nazywa dokładnie? Nasz bohater nazywa się właśnie Jay, a to są jego, zobaczcie, to jest jego broń. No, to jest dosyć brutalne, trzeba przyznać. Dosyć brutalna zabawka. A tu mamy właśnie główną część naszej zabawki. Mamy, zobaczcie, taki fajny mechanizm, który nam będzie tym Spin Masterem kręcił. Bardzo fajnie to wygląda i super działa. Do mojej dłoni jest to trochę za mała rzecz, no ale to jest zestaw dla dzieci młodszych ode mnie, także będzie to dla Was idealny rozmiar. Tutaj wkładamy. Tutaj musimy umieścić ten pasek. Ok. Wszystko działa i już widzicie, że właśnie nam się nasz Jay obraca, kiedy pociągamy za ten pasek. Bo właśnie on do tego służy. Zobaczcie, jak się mocno rozkręca, super się kręci. Ledwo go widzimy. No i właśnie w pewnym momencie nam powinien właśnie ten Jay wypaść i toczyć się po stole. Boję się, że tutaj coś zepsuję w naszym studio, ale spróbujmy. O, widzieliście? Udało się, wypadł i poleciał po stole. Prędkość jest dosyć fajna, dosyć zadowalająca. No i napiszcie mi koniecznie, co o tym sądzicie. Wow, zobaczcie, naprawdę on leci bardzo szybko. No i spadł nam ze stołu, tak jak przewidzieliśmy. Także to był zestaw właśnie Lego Ninjago Spin Jitsu z Jayem. To jest zestaw niebieski. Dziękujemy za oglądanie. Napiszcie mi coś więcej właśnie o tej serii, bo ja tak dużo o niej jeszcze nie wiem. Nie jestem aż taką wielką fanką. Ale dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.